przeglądzie wierszy łamiemy języki mówiąc wierszyki, który w tym roku patronatem powieli Starosta Zabiarski pan Mariusz Filipiuk oraz wójt gminy Międzyrzec Podlaski pan Krzysztof Adamowicz. Organizatorem konkursu jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej oraz Przedszkole w Rzeczycy. Współorganizatorami są logopedzi z terenu gminy Międzyrzec Podlaski, miasta Międzyrzec Podlaski oraz gminy Brewi. Bardzo mi miło powitać członków naszej komisji na czele z panem przewodniczącym Leszkiem Sokołowskim, satyrykiem, pisarzem, autorem wielu tekstów, książek oraz przedsiębiorcą lokalnym, przyjacielem naszego przedszkola, który bardzo często, mam nadzieję, z ogromną przyjemnością zresztą powiedział gości w naszej placówce. Witam również członków naszej komisji, panią Martę Cybulską-Tęczuk, kierownika referatu oświaty gminy Międzyrzec Podlaski, wieloletniego dyrektora szkoły, polonistkę, działaczkę samorządową, radną miasta Biała Podlaska i doświadczonego wizytatora i również przyjaciela i dobrego ducha naszej placówki. Witam panią Małgorzatę Świtarską-Poniatowską, dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Białej Podlaskiej, neurologopedę z ponad 20-letnim doświadczeniem, koleżankę, która z nami jeszcze w tamtym roku tutaj pracowała i dzieliła się swoim doświadczeniem i ogromnego przyjaciela naszego przedszkola, ale także mojego osobistego. Witam również przedstawiciela mediów Radia Biper, pana Tomasza Łukaszuka, który zawsze tutaj pojawia się i na którego zawsze możemy liczyć i pomaga nam nawet w takich bardzo drobnych naszych wewnętrznych przedsięwzięciach. Dziękujemy serdecznie witamy. Do naszego przeglądu, droga komisjo, zostało zgłoszonych 34 nagrań. Dziękuję w tym miejscu dzieciom, dziękuję rodzicom, którzy bardzo się przyczynili do tego, że ten przegląd mógł się odbyć. I dziękuję logopedom pracującym z dziećmi i koordynującym w ogóle przygotowanie do tego przeglądu. Imiona, nazwiska logopedów pojawią się w naszej prezentacji, więc będzie można zobaczyć, kto tutaj się zaangażował. Regulamin, który tutaj też się znajduje i do którego można się odnieść, w 10 punkcie mówi, że powołane, niezależne jury przewiduje wyróżnienia specjalne za różne dodatkowe elementy, m.in. elementy choreograficzne, za stroje, za estetykę wykonania, za poprawność wymowy, za dobór repertuaru, za atrakcyjność tekstu. I mam nadzieję, że jury wyłoni trzy takie właśnie nagrody specjalne, bo mamy przygotowane takie trzy nagrody specjalne, natomiast wszystkie dzieci otrzymają nagrody, które ufundował Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim. Nagrody specjalne, te specjalne wyróżnienia zostały sfinansowane przez pana Mariusza Filipiuka, starostę Biarskiego, pana Krzysztofa Adamowicza, wójta gminy Międzyrzec Podlaski oraz przez pana Wiesława Kozaczuka, prezesa Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim, za co bardzo gorąco dziękujemy. Niestety panowie nie mogli dzisiaj tutaj z nami być, nie mogli tutaj gościć z uwagi na swoje obowiązki zawodowe. Ja jeszcze chciałabym tutaj taką chwilę prywatę zastosować i podziękować również moim pracownikom, pani Agnieszce Wasiluk, pani Ksenii Szabaciuk, pani Magdalenie Stun oraz panu Mirosławowi Kierzce za przygotowanie dzisiejszej sali do tego spotkania. Oddam teraz głos pani Małgorzacie Świderskiej-Poniatowskiej, która jest pomysłodawcą w ogóle tego projektu i która chciałaby kilka słów powiedzieć właśnie w stronę logopedycznej. Chciałabym powiedzieć, że wspieranie mowy dzieci jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne od takich najmłodszych lat, ponieważ nikt nie rodzi się z umiejętnością komunikacyjną. My nabywamy tą umiejętność w ciągu całego naszego życia. A taką podstawową komórką, gdzie dajemy te podstawowe, piękne wzorce, jest rodzina, jest przedszkole, gdzie dzieci doświadczają i uczą się tych właśnie umiejętności komunikacyjnych. Ponieważ tempo życia jest szybkie, mamy coraz mniej czasu, troszkę wzrasta też ilość zaburzeń językowych, wad wymowy i ta pomoc logopedyczna jest teraz nieodzowna.
Cieszy fakt, że wzrasta też świadomość rodziców, że coraz częściej przychodzą do logopedów, że od najmłodszych lat chcą wspierać rozwój mowy swoich dzieci i że tej pomocy też i wsparcia poszukują właśnie u specjalistów, terapeutów mowy. Za to dziękujemy. Dziękujemy również w imieniu, tutaj dziękuję nas, specjalistów, logopedów, organom prowadzącym za to, że zatrudniacie nas w swoich placówkach. Ponieważ widać tą potrzebę i ten efekt, który jest w postaci właśnie dzieci, które będą pięknie mówiły, zasługą również Państwa. Także za to bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że będziemy tylko tutaj jakby tą najlepszą wizytówką też dla Państwa. Zwracam się również do rodziców. Dziękujemy Państwu, że wspieracie nas też w swojej pracy, takiej domowej pracy, ponieważ w tym momencie jesteście logopedami domowymi i wszystkie ćwiczenia, które wykonujecie z dziećmi, no to jest Państwa praca i my za nią dziękujemy. Dziękujemy również dzieciom, które z dużym zaangażowaniem przychodzą i te ćwiczenia realizują. Tak troszeczkę pracując, a troszeczkę ćwicząc logopedycznie, chcemy przemycać właśnie ciekawe ćwiczenia, ciekawe zabawy i uczyć Was tej pięknej mowy ojczystej, która kiedyś w życiu na pewno zaprocentuje, ponieważ nie wiemy, kim będziemy w przyszłości. Czy będziemy speakerami, czy będziemy aktorami, gdzie nasza wymowa będzie naszą wizytówką. Chciałabym również tutaj zwrócić się do logopedów, którzy bardzo, bardzo intensywnie i skrupulatnie, z dużą systematycznością realizują wszystkie zajęcia z dziećmi, przekazując im ciekawe ćwiczenia, ciekawe pomoce do pracy w domu. Dziękując im też za duże zaangażowanie i za to, że w ogóle wybrali ten zawód. Jest to piękny zawód, który przynosi ogromną satysfakcję. Mówię to też ze swojego doświadczenia. Także te efekty naszej pracy, one są widoczne. One są czasami żmudne, te ćwiczenia, które realizujemy, ale warto czekać na nawet pierwsze słowo u dziecka. I mam nadzieję, że nasza praca będzie właśnie doceniana, będzie przez Państwa mile widziana. I róbmy tak, pokazujmy wszystkim, że wspieranie mowy dzieci, wspieranie mowy czynnej, mowy biernej, wspieranie rozwoju kompetencji językowych jest najważniejsze. Także dziękuję bardzo. Miejmy dla dzieci dużo czasu. Rozmawiajmy z nimi, śpiewajmy i po prostu bądźmy z nimi, wspierajmy ich rozwój psychomotoryczny. Ja tylko może jeszcze tutaj dodam, mówiąc właśnie o potrzebie, że w naszej placówce, która liczy setkę dzieci, ponad 50% to są dzieci zdiagnozowane do terapii logopedycznej, więc jakby ta potrzeba tutaj jest bardzo, bardzo wyraźna, bardzo, bardzo widoczna. Myślę, że Komisja Szanowna się nie obrazi, jeżeli przejdziemy teraz już do prezentacji i od obejrzenia, bo myślę, że kilka słów ze strony Komisji po prostu na pewno jeszcze zechcemy wysłuchać już po obejrzeniu tych prezentacji i tego, co się tutaj zadzieje i będziemy czekać na te słowa, więc ja teraz już pozwolę sobie na to, że przejdziemy do następnego etapu, czyli będziemy oglądać nasze dzieci. Jest mi niezmiernie miło, że mogłem objąć patronat honorowy nad tak wspaniałym wydarzeniem jak logopedyczny przegląd wierszy. To świetna inicjatywa, która w ubiegłym roku cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, rodziców oraz terapeutów mowy. Przegląd zgromadził wtedy rzeszę młodych 5-6-letnich uczestników. Dziś także ma on miejsce, choć z oczywistych względów w formie zdalnej. Niezależnie jednak od formy, niezwykle ważne jest, abyśmy wszyscy od najmłodszych lat dbali o poprawną polszczyznę. To właśnie po to są tego rodzaju przeglądy. Należy również podkreślić istotę pracy logopedów, dziecka i rodzica. Wspólne zaangażowanie i systematyczność, które zawsze przynoszą doskonały efekt. Serdecznie dziękuję wszystkim logopedom,
pracownikom Międzyrzeckiej Filii, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej oraz Przedszkola w Rzeczycy za zaangażowanie w to przedsięwzięcie. Na koniec bardzo mocno dziękuję dzieciom za udział w tym przeglądzie. Dbajcie o nasz język, ponieważ jesteście przyszłością narodu. Wandzia w łóżku widzi duszka, więc się boi iść do łóżka. Wyjaśniła Wandzi wróżka, to nie duszek, to poduszka. A że czasem różne duszki są podobne do poduszki. Wandzi już się trzęsą nóżki, więc się wzmacnia sokiem z puszki. Duża żaba nad kałużą napotkała żuka. Żuk nałożył żółte budki i budkami puka. Żółte budki, żółty szalik i żółty kapelek. Pyta żaba, dokąd bierze, mój ty przyjacielu. Idę na przyjęcie do pana Bociana. Będzie żulaw, rów i jeleć. Chodź ty, kochana. Chora Renia. We wtorek wieczorem Renia zachorowała, a już w środę do doktora z mamą się wybrała. Ma gardło czerwone, katar i wysypkę. Stary doktor ją zbadał i dał coś na chrypkę. Wypisał receptę na syrop drażetki i jakąś miksturę do picia z torebki. Po tygodniu we wtorek znów poszła do doktora, bo przez wirusa grypy Renia nadal jest chora. Dziś opowiem wam o Adzie. Biegała nieustannie o szachni, ola swojej sali, a się cysty ani pali, bo na ziesi wciąż padała i trzymać się nie chciała. Wleźcie, coś się stało, co Aneczkę zatrzymało. Las o stolik zahaczyła i się mocno uderzyła. Teraz głośno płacze Ania, chyba już dość już ma biegania. Więc się ze mną zgodzi, ze po sali trzeba chodzić. Gwałtu rety w mym ogródku, zamiast marchwi i brukselki, rosną sobie pomalutku stare grabie i butelki. Rosną klapki i latarki, różne buble i szpargały, kulki, rurki, lotki, tarki, jak tu sprawdzić, czy dojrzały. Antoś Domański, szkoła podstawowa w Tuliłowie. Hej, Stonowo, dokąd zmierzasz? W gości gnam do pana Jerza, na krakersy i herbatkę. Już uszczekał na sąsiadkę, krawat wiązał tuż pod brodą. Naga stał niczanin z wodą, kroił grzybki na sałatkę i oldowił stolik kwiatkiem. Spóźnia się minutek parę, mruknął poczuł na zegarek. A w dodatku przyjdzie mokra, wodę słyszę stuka w okna. I na butach błota tony, wniesie mi tu na salony. Mija kwadrans pół godziny, jeszcze rzyma co za chwil. Pewnie zechce się tłumaczyć, będzie mnie bajkami raczyć. Ale to by jej tam słał, wszak Stonoga to kłamczucha. Ona zaś pod drzwiami stała i sto butów wycierała. Żabka, choć to się nieczęsto zdarza, przyszłaż żabka do lekarza. Narzekała, że nie może dłużej w żabim żyć kolorze.
Lekarz skargę jej rozważył, coś tam mierzył, coś tam ważył. Po czym żabkę daje słowo, przemalował na różowo. Jeden. Czesław Janczarski, straż pożarna. Bije dzwon na alarm, już śpieszą strażacy. Czasem nocy ze snu, czasem dzień do pracy. Już śpieszą na ratunek, tam płonie zagroda. Gra trąbka, a czerwień śni na samochodach. Pierwszy na miejscu, choćby szmat był drogi. Pryska woda z węża, krzyczy żar i ogień. Gaśnie groźny pożar, dymku nie bupnie się. Dzielna straż pożarna ludziom pomoc niesie. Wyszły w pole kurki trzy i gęsiego sobie szły. Pierwsza z przodu, w środku druga, trzecia z tyłu oczkiem mruga. I tak sznurkiem kurki trzy, raz, dwa, w pole szły. Już. Leszek. W szufladzie trzyma leszek leniówek. Fachy, szyszki, felki, sześć grufek. Drapie się leszek za lewym ustkiem. Gdzie jest mój pióropusz? Zeszyt z serduszkiem. Grażynka Cyp, szkoła podstawowa Tulibów. Fruwające pranie. Brykał wicher wśród pagórków. Porwał pranie z grubych sznurków. Pofrunęły w dalej rajstopki i skarpetki w barwne kropki. Odfrunęły z wiatrem swetry. Kurtka, dres i ciepłe getry. Para spodni, stare futro, w co ja się ubiorę jutro. Jakże chwa żuk, do Biedronki przyszedł żuk. Okieneczko, puk, puk, puk. Panieneczka widzi żuka, czego pan tu u mnie szuka? Skoczył żuk jak polny konik, z galanterią zdjął melonik i powiada: stań Biedronko, wyjdź Biedronko, przyjdź na słonko, wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą rączkę. Oburzyła się Biedronka, niech pan tutaj się nie błąka, niech pan zmiata i nie lata. I zostawi lepiej mnie, bo ja jestem biegowata, a pan nie. Powiedziała, co wiedziała i czym prędzej odleciała. Poleciała, a wieczorem ślub już brała z muchomorem. Bo od środka aż po brzegi miał wspaniałe wielkie piegi. Stąd nauka jest dla żuka. Żuk na żonę żuka szuka. Pętliczek, pętliczek, czerwony stoliczek, a na tym stoliczku pleciony koszyczek. W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek, a na tym robaczku zielony kubraczek. Naszyk, żuczek, chociaż żuczek, rzecz malutka, nie urzeka życie żuczka. Czy w przesuszy, czy we pszczynie, życie żuczka rzeźku płynie. Byczo mu jest i przytulnie, w przedwiosenny czas szczególnie. Szepcze w żytku i pszeniczce, śliczne rzeczy swej księżniczce. Staścia jej na przykład stali, maku wujno sznur kojali, albo rzuca gestem szczodiem pod jej nóżki
hrabiem mrogiem. Żuczku, żuczku, czy chcesz za to być ewentualnie tatą? Z tego wielka jest nauczka, choć sam żuczek rzecz malutka. Cześć, nazywam się Kuba i dziś opowiem Wam o szopie praczu. Dla szybkiego szopa żadna to robota. Wytrzepać trzy poduszki, wypielić kwiatuszki, uszyć koszulę szafirową, przy szachach ruszyć głową, ugotować z groszkiem kaszkę, porozmawiać z Jerzem Staszkiem. Szop jest dzielny, chociaż mały, i szanuje go las cały. Pa, pa! Ogródeczek Mareczka. W ogródeczku Mareczka wyrosła rzodkie beczka. Czerwone są buraczki, no i cztery kabaczki. Podlewa nasz Mareczek rządek swych rzodkie beczek i czerwonych buraczków, no i trzaczki kabaczków. W ogródeczku Mareczka wyrosła sobie rzodkie beczka i czerwone buraczki i cztery kabaczki. Podlewa sobie mać Mareczek i rządzę swych rodkieweczek i czerwonych buraczków i sadki kabaczków. Raz kucharka Frania rosół gotowała. Kar w kropki wzięła, wodę w nim zagrzała. Trochę mięsa najpierw, potem coś warzywa. Taka jest kolejność, by przyrządzić wywar. Wzięła więc kurczaka w pierś i skrzydła cztery. Mrwewkę krojoną, pietruszkę, dwa selery. Ostatnim ze warzywem to rosół wkrojonym, był port bardzo długi w kolorze biało-zielonym. Kiedy rosół już tłusty, parował szpielce, no to rzuciła sól i pieprz, który miała w ręce. Tak powstał rosół z supami, co od czasu do czasu zamrukać oczkami. Dzień dobry, nazywam się Maja Plewka. Chodzę do przedszkola w Rzeczycy do grupy Ananaskiej. Mam 6 lat. Recytuję wiersz Jana Brzechwy pod tytułem Żuraw i Czapla. Przykro było żurawiowi, że samotnie ryby łowi. Patrzy, czapl ma w serce, wdzięcznie złota wody w chlebce. Rzeczy do niej zachwycone, piękna czaplo, szukam żony. Będę kochał ciebie, wierz mi, więc czy prędzej się ubierzmy. Czapla piórka swe poprawia, nie chcę męża mieć żurawia. Poszedł żuraw obrażony, trudno. Będę już bez żony, a już czapla myśli sobie, czy właściwie dobrze robię, skoro żuraw tak namawia, chyba wyjdę za żurawia. Pomyślała, poszłapała, do żurawia zapukała. Żuraw łykał żurawinę, więc miał bardzo kwaśną minę. Przyszło spełnić swe życzenie. Teraz ja się nie ożenię. Niepotrzebnie pani papla. Żegnam panią, pani czapla. Poszła czapla obrażona. Żuraw myśli, co za żona. Chyba pójdę i przeproszę. Włożył czapkę, wziął kalosze i do czapli znowu puka. Czego pan tu mnie szuka? Chcę się żenić, pan na męża, podobaj się na twereża. Szkoda było pańskiej drogi, drogi panie laskonogi. Poszedł żuraw obrażony,
trudno, będą żyły bez żony. A już Czapla myśli, szkoda, wszak nie jestem taka młoda. Żuraw prośby wciąż ponawia, chyba wyjdą ze żurawia. W piękne piórka się przybrała, do żurawia poczłapała. Tak już chodzą lata długie, jedno chce, to nie chce drugie. Chodzą wciąż tą samą drogą, ale pobrać się nie mogą. Dziękuję. Ten karpiuk, to mam 7 lat i powiem wierszyk szpaka. Szedł sobie szpak szkoły się uczyć. Tak sobie śpiewał. Pusz, pusz, szpę, szpę, szpyszka. I szpę i śmieszny smak, co uczyć się chciał. Dziękuję. Nad kałużą duża zaba, nad kałużą napotkała Zuka. Zuk na nóżki włożył buty, obcesan stukał. Nad kałużą podskakiwał, złote buty pokazywał, aż je usmalował błoty. Oj, co było potem. Julian tuwi lokomotywa, stoi na stacji. Lokomotywa ciężka, ogromna i pod niej spływa. Tłusta oliwa stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha, buch tak gorąco. Buf jak gorąco, buf jak gorąco. I buch jak gorąco. I już ledwo sap, dwozipie. A jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagon do niej podczepiali. Ciężkie i wielkie żelaza. Pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą. Kiełbasy siedzą, jedzą czyste kiełbasy, a czwarty wagon pełen bananów. A w piątym stoi 6 fortepianów, a w szóstym Aneta. U, jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka. W ósmym dębowe stoły i szafy. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziesiątym same tuczone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze 40. Sam nie wiem, co się jeszcze w nich mieści. Choćby przyszło 1000 atletów, każdy by zjadł 1000 kotletów. Każdy, nie wiem, jakby się wytężył, to nie udźwignął taki to ciężar. Nagle świst, nagle gwizd, parabuch, koła w ruch. Najpierw powoli, jak żółw, ociężale, uszyła masz. Ustale szepnęła wagony i ciągnie z nosem. I kręci się, kręci koło za kołem. Biegło przyspiesza i gnę coraz pędzi. I dudnie i stukało mocy i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd na wprost? Po torze, po torze, po torze. Przez most, przez góry, przez pola, przez góry. Przez pola, przez las,
to tak to dojkoce i stuka i puka. To tak to, tak to, to tak to. Nazywam się Nikodem Gorbiak. Zaprezentuję wiersz Żaby na zakupach. Wpadł do sklepu żabek tu. Jedna z nich powiada ku. Druga rzecz rechurech, a sprzedawca tu mi śmiech. Lecz klientki grzecznie wita. Co ma panu podać, pytam. Panie kręcą się po sklepie, szepczą. Róż? Nie, błękit lepiej. Kupię kaskę, nie świeża. A kordełkę mam ze szpierza. Skądże znowu to uczula? Tyś ich nigdy nie ululasz. A więc kum, to prosimy. Pieruch z tetry, trzy tuziny. Tran, śliniaki, ciepłe śpioszki i na wyrost te kaloszki. Pan sprzedawca lecz z badania. To po co za butran? Pizama, smoczki, butle, stos ubranek. Jak to po co? Dla kijanek. Dzień dobry, nazywam się Nikodem Palec. Będę. I będę mówił wierszyk pod tytułem Żaba. Zaczynamy. Waży żaba smar, pełen smaru gar. Wnętrza gara, bucha para, z pieca bucha żar. Smar jest w garze, gar na żarze, flana żarze smar. Czarownica czarnała i od rana czarowała. Czekolady pełno mlecznej robiła lody bajetne. Z czwartej czapki dla Beatki czarowała mruczka w czarne łatki. Isio, 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 danie mam na misie. Isie, 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 danie to po kisie. Isie, 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 innym moim misiom kupię potem kisie. Danuta Chorodowska, myś w pręblu. Do prębla wpadła myszka, trzech lapane, ale kiszka. Obszedł fut, futerko, szare, usłan kotu i mankare. Patrzy wędka i przynęta i na hak bym była wpięta. Sapnął wędka z sznurkiem szybko, dawaj naprzód moje rybko. Nagle patrzy szary puszuk, uradował jednak duszę. Co kiszak odrypnie głupszy, bo pływają w grubym futrze. Dzień dobry, nazywam się Sandra Gaszewska. Wyrecytuję wiersz Wandy Chotomskiej, Dziurki w serze. Wielka mnie ciekawość bierze, skąd się biorą dziurki w serze. Myślę o tym na spacerze, myślę kiedy w łóżku leżę. Przy obiedzie, przy deserze, skąd się biorą dziurki w serze? Przypuszczenia różne mnoże, może ktoś je wyciął nożem, może to są skutki dłuta, może piła była tutaj, nie? No to może jest maszyna, co te dziurki tak wycina, nie? Ser dziurawy jest jak sito, może dziurki czymś wybito, może strzelał ktoś z dwórki i wystrzelał w serze dziurki. Może winić trzeba ptaki, że ten ser dziurawy taki, może dzięcią dziobnym pukał, może to jest wina kruka, może wróble albo gile wydziobały dziurek tyle. Nie? No to może jakieś zwierzę buszowało po tym serze, może najeżony jeżą urządziło
zły tu wieczerze. Może co? Przyszedł tygrys, może lew te dziurki wygryz. Także nie. Wymyśliłam przyczyn sporo, skąd się dziurki w serze ubiorą. I wciąż słyszę nie i nie. No więc proszę, kto z was wie? Niech zabiorą głos eksperci, kto te dziurki w serze wierzy. Ja we wszystko wam uwierzę. Nawet w krasnoludka w serze. Łąka. Łąka dni ostatnie rosy. Psyczą trawie, gzy i osy. Raz osami życzą łąki, bzyk, bzyk, niesie się za dłonki. Bzyczą. Bzyczą. Bzygi. Bzygi oraz pszczoły. Stokoma czmierne soły, wysoły. Hałasują niesłychanie. Czas więc skończyć rełomanie. Leży pod pierzyną jeży, leży, że jest chory, nikt nie wierzy. Żali się na bóle głowy, że żołądek też niezdrowy. Jeszcze lano był jak rzepka, co jest od zdrowia? Krzepka. Potem nurka brudna rączka niosła w buzie gruszkę pączka. Mama chłopca już żałuje, lecz pan doktor igłą kuje. Mój języku nigdy więcej nie jest, gdy masz brudne lęcze. Tytuł Żaba i Żuk. Duża żaba na kałużą napokała żuka. Żuk na nóżki budki włożył i budkami stuka. Żółte budki, żółty szalik i żółty kapelusz. Pyta żabka, dokąd bierzesz mój ty przyjacielu? Idę żabko na przyjęcie do pana bociada. Będzie zura żółw i jeżyk, choć i ty kochana. Drożdżówkę Szymona kupił Szymon drożdżówkę z dżemem, choć miał ochotę na pączkę z kremem. Ugryzł kawał tej słodkiej bułeczki, a tu dziewnica wypada z dziureczki. Dziewnica spokój na twarzy miała i takimi słowami się odzywała. Jestem wybornym menadżerem tej słodkiej drożdżówki z dżemem. Kocha słodkości mój dżentelmenie, to wróć więc szybciutko po pączkę z kremem. Spieszy Szymek do Szczecina, pociąg szybko gnie po szynach, a Szymkowi spadły szelki, uczyniły hałas wielki. Szybko selki Szymek łapie, selki co jadą na gapę. Na las patrzy przestraszone, spodnie lecą jak szalone. Wszyscy śmieją się w przedziale, Szymek czerwieni i cały. Szepczy spesony pod nosem, selki wracajcie, ja proszę. Jezy, popiecy, no jezy, lezy, że jest chory, nikt nie wiezy. Zali się na bóle głowy, że żołądek też niezdrowy. Jeszcze rano był jak rzepka, co jest od zdrowia cepka. Potem Jurka, brudna rączka, niosła buzi gruszkę, a potem pączka. Mama chłopca im żałuje, lecz pan doktor igłą kuje. Mój języku nigdy więcej nie zna brudne ręce. Z przyjemnością ogłaszam wyniki jury w drugim logopotycznym przeglądzie wierszy. Łamimy języki mówiąc wierszyki. I jury po, jak zwykle, burzliwych obradach, ale zgodnie, przyznało 3 równorzędne wyróżnienia dla Helenki Modzelewskiej, Majki Plewki i Bartosza Zgorzałka.
Chciałbym podkreślić, że mówię w imieniu jury, że to była dla nas wielka przyjemność obejrzenia 34 laureatów. Jestem pełen podziwu i składam tutaj takie podziękowania za zaproszenie, bo mogłem znowu uczestniczyć już drugi raz w przeglądzie, który uważam, że jest bardzo, ale to bardzo potrzebny. Zauważyliśmy tutaj jury, że ta forma nauki, ale i też leczenia i wymowy dzieci, prawda, jak tu pani specjalistka logopeda nadmieniła, jest niezwykle istotna. Sama liczba 50% dzieci, które jakby muszą poprawiać, pracować nad językiem, jest, no, powiem krótko, przerażająca. Ale cieszę się, że ta praca, którą to państwo wykonujecie, szczególnie ukłon w stronę opiekunów i logopedów, przynosi rezultaty. I nadmieniła tutaj pani Małgorzata, że to jest bardzo, bardzo żmudna praca. Ale mam nadzieję, że nie jest syzyfowa, bo widzimy już w jaki sposób te wyniki tego. Także bardzo miło mi jest uczestniczyć w takich przedsięwzięciach, które jakby wnoszą dużo do naszej społeczności. I cieszę się, że te oprawa, tutaj podziękowania dla pani dyrektor, oprawa i przygotowanie, nagrody i cała praca to włożona, bo tu jest cały sztab ludzi przy tym pracujących, jest taki efektywny. Z mojej strony bardzo dziękuję i czekam na trzeci konkurs. Chociaż wolałbym prywatnie, żeby tych konkursów nie było. Żeby nie trzeba byłoby ich robić. Może w formie tylko prezentacji scenicznej. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz jeszcze pani Marta zabierze głos. Tak, ja chciałam przede wszystkim podziękować pani dyrektor, bo przyglądam się pracy przedszkola i widzę, jak dużo tu się dzieje. Ten konkurs logopedyczny, który po raz drugi się odbył, jest też jak gdyby wyrazem tego, co się dzieje, że tutaj pełna troska o taki bardzo wszechstronny rozwój. Nie tylko takie, jak to teraz takie słowo, zaopiekowanie się dziećmi, ale uczenie, nie tylko realizacja podstawy programowej, o czym wszyscy trąbią, ale również ta dbałość, troska o to, żeby te dzieci właśnie pięknie mówiły, pięknie funkcjonowały w swoim i rodzinach, i w środowisku, i rówieśniczym. Dlatego chciałam bardzo serdecznie podziękować i bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym jury tego konkursu. Tu bardzo mądrze powiedziała pani Małgosia o tych zadaniach logopedycznych i tutaj taka ogromna prośba do rodziców. Tak jak wspomniała pani, jest to praca bardzo żmudna, ale musimy pamiętać, że jak przy wszystkim, tylko trening czyni mistrza. W związku z tym mistrza mowy polskiej, czyli tutaj takiego poprawnego wysławiania, nie ma takiej możliwości, żeby tego nauczyć tylko w przedszkolu. Bo jeżeli na co dzień nie będziemy poprawiać jako rodzice, wujkowie, ciotki, babcie i cała rodzina, nie będziemy troszczyć się o to, to te gdzieś tam wyniesione wcześniej, czy jakieś tam dysfunkcje, one pozostaną albo będą wracać. Dlatego też gorąca prośba do rodziców, żeby także o to dbali. I tak jak powiedziałam, bo wychowawcy tu robią wszystko, żeby tak się zadziało. Pani dyrektor tu nad tym też czuwa. I też w imieniu pana wójta, który niestety nie mógł być obecny, tak jak pani dyrektor powiedziała, chciałam przekazać komisji podziękowania za to, że się zebrała pani dyrektor za organizację, pozdrowić wszystkich uczestników dzisiejszego konkursu, także rodziców i o pana wójta przekazuję pozdrowienia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Małgosiu, czy chciałabyś jeszcze kilka słów? Ja chciałam też podziękować za udział w konkursie. I no, cieszy fakt, że pomysł jest trafiony i na pewno wspólnie z panią dyrektor przedszkola będziemy go kontynuowały, bo jest warty tego. Dokładnie tak. Ja tylko może jeszcze właśnie dodam i przypomnę, że pomysł to jest właśnie pomysł Małgosi, a ja ten pomysł podchwyciłam, bo jestem bardzo otwarta i bardzo chętna na takie pomysły. Różne właśnie pomysły, które są trochę może czasami zwariowane, może czasami trudne, może trochę niekonwencjonalne. Jestem zwolenniczką wychodzenia trochę poza ramy i z takiego sztywnego systemu.
I dlatego bardzo się cieszę, że Małgosia akurat tutaj do nas się zwróciła z tym, żeby tu spróbować zorganizować ten przegląd. I dodam tylko, że nasze przedszkole obchodzi drugi rok swojego urodzenia, a już mamy drugi przegląd logopedyczny, więc myślę, że w tym momencie możemy się pochwalić takim małym sukcesem i życzę temu przedsięwzięciu, aby trwało i trwało i obchodziło kolejne swoje jubileusze razem z naszym przedszkolem. Oczywiście. Dziękuję szanownej komisji, dziękuję za te ciepłe słowa skierowane do naszego przedszkola. Jestem zaszczycona, że pracuję właśnie w tej placówce, że pracuję w gminie Międzyrzec-Podlaskiej, że mam przyjemność pracować z taką kadrą i że dane mi w ogóle było tutaj móc poprowadzić tę placówkę i pokazać, na co nas stać. Dziękuję serdecznie, dziękuję panu Tomkowi, Radiu Biper. Za wspieranie nas i za obecność dzisiaj. Wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych chciałam poinformować, że logopedzi w waszych placówkach odbiorą nagrody i przekażą wam już w wyznaczonym przez nich czasie. Dziękuję wam dzieciaczki, dziękuję rodzicom i dziękuję wszystkim logopedom.